Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie na koncercie Na folkową nutę. Koncert ten i cały projekt przygotowała Fundacja Morze Kultury ze Szczecina. Dajmy duże brawa. Patronat honorowy nad dzisiejszym wydarzeniem objęła pani prezydent miasta Świnoujścia, pani Joanna Agatowska. Wykonawcy dzisiejszego koncertu to kwartet Ocean Dźwięku ze Szczecina pod dyrekcją Diany Domagały-Rowińskiej, która również gra na skrzypcach, pani Róży Dymnickiej ze skrzypce i pani Katarzyny Kapny z wiolonczeli oraz, proszę Państwa, pan Dominik Franczuk, fortepian. Dzisiaj i zawsze wszystkie gościmy również połączone chóry. Chór Res Musica z Gryfina i chór Kantylena ze Świnoujścia. Koncert poprowadzi znakomita dyrygentka, pani Nina Salamon-Franczuk ze Szczecina. Proszę Państwa, pani Nina urodziła się w roku 2015, ukończyła Zespół Szkół Muzycznych Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie w klasie śpiewu solowego, w klasie pani magister Iwony Gurewicz. Uzyskała stopień licencjata sztuki Akademii Muzycznej Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na Wydziale Jazzu, Dyrygowania i Edukacji Muzycznej. Brała też udział w mistrzowskim kursie dyrygowania profesor Tatiany Malyszewej z Bydgoszczy, zachodniopomorskich warsztatach chóralnych w Kołobrzegu, mistrzowskim kursie dyrygenckim maestro Javiera Busto w Gdańsku w 2019 roku, w międzynarodowym seminarium i kursie mistrzowskim Deutsche Romantik prowadzonym przez Wernera Paffa w Bydgoszczy. Jest związana z chórem kameralnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, z którym podróżuje i zdobywa nagrody na konkursach chóralnych takich jak w Tokio International Chór. Jest obecnie również dyrygentką chóru Res Musica z Gryfina. Pianista pan Damian Franczuk, pianista i wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w klasie fortepianu Anny Gajewskiej w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia imienia profesora Marka Jasińskiego w Szczecinie. Następnie kontynuował naukę w klasie fortepianu Pawła Gorczyńskiego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej drugiego stopnia w Szczecinie. W 2021 roku ukończył studia drugiego stopnia na Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu profesor Marii Murawskiej i doktora Pawła Wakaradzkiego. Współpracował z wieloma wybitnymi pedagogami na kursach i lekcjach mistrzowskich w kraju i za jego granicami, między innymi z profesorem Ungarem, profesorem Godziszewskim, profesorem Szczepańskim, profesor Górecką, profesor Marcinkowską, Antykiewiczem oraz wielu innymi wspaniałymi wykładowcami. Jest laureatem konkursów pianistycznych w Szczecinie, Mediolanie i Sztokholmie. Pozwólcie Państwo, że jeszcze przeczytam krótką notkę o kwartecie smyczkowym Ocean Dźwięku. Chciałabym, żebyście Państwo zapamiętali tak znakomitych wykonawców, ponieważ rzadko do nas przyjeżdżają zawodowi muzycy, którzy występują z amatorami, bo trudno powiedzieć, żeby chór Kantylena czy chór Res Musica były zawodowymi chórami. Jesteśmy zaszczyceni, że mamy tak znakomitych gości dzisiaj, dlatego pozwólcie, że jeszcze przeczytam kwartet smyczkowy Ocean Dźwięku. Tworzą muzycy Szczecińskiej Orkiestry Ocean Dźwięku. Cztery charyzmatyczne instrumentalistki, które zabierają melomanów w niepowtarzalną podróż poprzez dźwięki. Wykonują wszechstronny repertuar od klasyki pop, jazz po muzykę nowoczesną. Występują zarówno w swoich autorskich koncertach, jak i angażują się w różnych rodzajach wydarzeń kulturalnych.
artystycznych festiwalach czy niekonwencjonalnych projektach. Członkowie kwartetu mają na swoim koncie również wiele indywidualnych sukcesów. I zespół tworzą pani Diana Domagała-Rowińska skrzypce, Róża Dymnicka skrzypce, Dorota Szajduk altówka i Katarzyna Kupny wiolonczela. Proszę Państwa, zapraszam na niezwykły koncert. Niezwykły, ale w takim niezwykłym też okresie, bo przecież świętować niepodległość możemy w różny sposób. Poprzez pieśni patriotyczne, ale również poprzez pieśni ludowe. Tym bardziej w tak znakomitym gronie. Zapraszamy na koncert. Mazurek, Mazureczek, Oberek, Oberek,
szczery, chodźże Maryś, chodźże, chodź, chodź. Mazurek, Mazureczę, oberek, obereczę, kuja wiatrze, chodźże Maryś, chodźże, chodź.
Thank you.
Thank you.
wszelkie napoje, bo się konia boję, bo się konia boję, bo jeszcze młoda. Nie chcę, nie napoję, bo się konia boję, bo się konia boję, bo jeszcze młoda. Gdy podskoczę, to się gną, a że krzywe nóżki.
Proszę Państwa, w dzisiejszym koncercie wystąpił kwartet Ocean Dźwięku. Wystąpił pianista pan Damian Franczuk i pod dyrekcją pani Niny Salamon Franczuk. Chór Rest Muzyka z Gryfina i chór Kantylena ze Świnoujścia. Serdecznie dziękujemy. Duże brawa, proszę Państwa. Takie koncerty zdarzają się bardzo rzadko w naszym mieście, żeby tak znakomici muzycy, artyści zawodowi do nas przyjeżdżali, profesjonalni i grali razem z amatorami. Czy chcecie bis? Dobrze, będzie bis. Pani Nina Salamon Franczuk ze Szczecina, również dyrygent chóru Rest Muzyka od niedawna, chór Rest Muzyka z Gryfina, ostatnio laureat Złotego Pasma na Międzynarodowym Festiwalu Muzyczne Zmagania Seniorów w Szczecinie. Proszę Państwa, czy chcecie jeszcze bis? Chyba nie. Dobrze, no to się fajnie to dzieje. Gaudeamus, 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 hodie, gaudeamus, gaudeamus, hodie, gaudeamus, 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 hodie, gaudeamus. Yeah.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za tak fantastyczny koncert. Proszę Państwa, myślę, że to jest pierwszy i nie ostatni koncert z Fundacją Morze Kultury ze Szczecina. Serdecznie Państwa zapraszamy na kolejne ich występy, koncerty. Myślę, że może Ocean Dźwięku sam przyjedzie na swój własny koncert, nie tylko z chórem, że go będziemy gościć w naszym tu pięknej sali teatralnej i w amfiteatrze. Na dziś to już wszystko. Dziękujemy Państwu bardzo. Miłego świętowania niepodległości Polskiej 106. rocznicy. Dziękujemy bardzo.